pasów nie zapięłam. Nie zapinaj, zostaw tak, jak jest. Odsłoń nogi. Co? Odsłoń. Dżinsy mam. To zrób mi uprzejmą minę. Wygląda na całkiem miłego. No, czy ja wiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dowód rejestracyjny i prawo jazdy. Poproszę. Proszę. Dziękuję. Data ważności pańskiego prawa jazdy dawno wygasła. O matko, wie pan, ostatnio miałem bardzo wiele na głowie i ja nie wiem, jak się to stało. No, myślałem, że jest ważne. Spokojnie, możemy tę sprawę rozwiązać inaczej. Korzystnie dla mnie i dla pana. Rozumie pan? Nie rozumiem. No, chodzi o to, że po prostu moglibyśmy się dogadać. Wystarczy mała gratyfikacja z pana strony, to rozwiążę sprawę. Przepraszam, nadal nie kumam. Może pan jaśniej? Mógłby pan mi dać, ja nie wiem, to nie musi być dużo, może... A, panu chodzi o... Zaraz, chwilkę. Ola, chodź o chwilkę. Wie pan, kobiety są bardziej oblatane w tych sprawach, ja... Chodź, kochanie. Dobry wieczór. Co się stało? Dobry wieczór. No właśnie próbuję wytłumaczyć pani mężowi, że możemy całą sprawę rozwiązać nieoficjalnie, tylko między nami. To znaczy jak? No, że chodzi mi o to, że taki wariant sytuacji korzystny dla wszystkich. Coś rozumiesz? Nie, no właśnie nadal nie kumam, ale powiem szczerze, że mnie jeszcze bardziej ciekawi. Dobra, mam. Przepraszam, ty, ja? Tak, możesz do nas podejść? Pewnie. Nie ma problemu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj, bo jest taka sprawa, że tutaj pan policjant nam próbuje coś wytłumaczyć i może ty nam pomożesz. No pewnie, o co chodzi? Chodzi o to, że próbuję tutaj państwu wytłumaczyć, że w zaistniałej sytuacji możemy skorzystać z takiego wariantu rozwiązania sprawy, który będzie korzystny dla obopólnego położenia. Sorry, co? To jest strasznie zagmatwane. Fajnie, zagmatwane. Ale czekajcie, bo nie. Marcela! My musimy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, tak? I jak rozwiązać tę sprawę przy założeniu, że interesuje nas wariant korzystny dla wszystkich, czego nie gwarantowałaby droga oficjalna. Nadążacie? Ten wariant może znacznie uprościć całą sprawę w zależności od stopnia hojności pary, której sprawę tutaj próbujemy rozwiązać. Nie, słuchajcie, to się chyba nie uda. Ola, wynotowałaś to? Ale on robi strasznie dużo dygresji. Ale co masz do tej pory? No na razie mam festiwal w Opolu. Coś o Morganie Freemanie i o szczoteczce to zębów. Może to? Panie władzo! Ostatni raz. Co? Uda się. Okej. Przepraszam. Ja mam taką małą propozycję, że może zamówimy coś do jedzenia. Pizzę na przykład. Ja jestem, tak, ja bym wziął dużą peperoni. Tylko tak, chcesz kasę? Tak! Właśnie o to chodzi. Co? To, co pan powiedział. Że kotek? Kurwa!